Dobra, więc plan jest ogólnie taki. Przynajmniej ty masz taki plan, żeby iść tam poobczyszczać, tak? Tak. Żeby było tam nawet przelutować sporo. Tu się zgadzam z tobą. No, widziałeś, tam budynków było, to by było tyle jedzenia i innych rzeczy. Może jakaś broń jeszcze fajna? Może akurat maczeta? Nie jest głupi pomysł, ja nie powiem, że nie. Może jakiś tam wojskowy był akurat koleś, albo taki, co się tym interesował, to by miał jakiś karabin czy coś. To znaczy, jeżeli chodzi o karabiny i tym podobne, to mamy tego sporo, więc. No tak. Ale jednak by się przydała jeszcze jedna M16 czy coś w tym stylu. No to fakt. To fakt. Jak to moje lewe ramię? Nadal zranienie. O, od kiedy to masz to zranienie? Od czasu jak pojechaliśmy wtedy na stację i chciałem zatankować, pamiętasz? A, pamiętam. To wtedy, gdy ja cię miałem osłaniać, ale mi się Tak. coś zbugowało. Ja w ogóle nie widziałem tych zombie. Sobie to wyobrażasz? Dopiero gdy O. cię zaatakował jeden, to mi się pojawiły cienie tych dwóch. Ale to Aha. cienie. Okej. Tak se tłumacz, Naprawdę. tak se tłumacz, tak se tłumacz. Nawet postur nie widziałem, tylko cienie zwykłe. A tak w grach mam, że teraz na cienie patrzę strasznie po tym, jak grałem w CS-a dużo. No też wiadomo, przez kogo nam Humana wtedy zbagowało. I Steama wyjebało. Pamiętasz? Nie. A co nam gry wywaliło wtedy, bo Steam padł? No to pamiętam, ale nie pamiętam, że o co chodzi, że dlaczego tak wywaliło. No bo Steam siadł wtedy. Dlatego. Ale A, sobie o to chodzi. żartuję, że ty grałeś dużo w CS-a i że to przez ciebie. A Steam. nie, to wtedy to jeszcze tam. No ja wiem, ja sobie A dosyć jeram. mało. W Oj, sensie akurat wtedy to skip. wiesz. Oj, skip. To wtedy sobie tak przestałem z CS-em. Ja sobie żartuję, a ty bierzesz wszystko na poważnie. Nie no, nie wszystko biorę na poważnie. What the heck? Oho, panika. Szkoda, że tych nuków się nie da wyłączyć, bo one i tak w teorii są wyłączone, no nie? Tak, ale dzięki temu właśnie na przykład nasze postacie się boją i tak dalej. No, to jest takie trochę bez sensu i tak. To nie przesadzaj. To z tym alarmem to spoko, bo to zwabia zombie, ale... No ale jednak to z tym strachem i te inne takie, no to... Jeszcze trochę i już nie będzie. No, którego dnia to jest? 40 czy 30 któregoś? Nie, 45 chyba. Coś takiego. Dobra, butelki z wodą napełnione. Póki nie będzie aktora i Turciana, no to trzeba. No właśnie, to też dla nas Trzeba jest w się. sumie taki profit, bo przynajmniej możemy sobie delikatnie nadgonić ich progres. No. A że ich dzisiaj akurat nie ma. No cóż. Aktor tam z Turcjanem wejdą chyba w następnym odcinku, bo my to ogólnie nagrywamy seriami, więc. Tak to czasem bywa. Ty masz nożyczki? Chyba nie, ale były gdzieś tutaj. Albo tu, albo na górze. Ja bym potrzebował, bo ja sam muszę zgolić tą brodę, bo mnie denerwuje ona. A tą żyletkę musisz chyba ogarnąć. Jakby, ja nie lubię brud w grach. Ja to jestem brodacz. Ja ogólnie jakoś nie preferuję brud. Dobra, tu mamy wszystko chyba wyciągnięte już stąd, prawda? Prawda. Jedziemy oczywiście z przyczepką. Trzeba ją napełnić. I ale zajebisty są, tak mi się odpalił. W ogóle miałeś ścinkę teraz? Ja miałem taką jedną, ale to chyba bardziej przez to, że po prostu wiesz. Na początku na serwerze tak zawsze mam, że jak ktoś siada do samochodu, czy ogólnie jakąś taką większą interakcję robi, to ten. A nie, to tak jak wsiadłem do samochodu, delikatnie miałem przycięcie, ale to nie jakieś duże.
Dobra. Dobra, jedziemy? To już tylko tam. W ogóle ty, temperatura skóry to coś mi robi takiego wielkiego? Temperatura skóry? No jeżeli wiesz, mam za dużą temperaturę. Czy nie wiem, mogę udaru dostać czy coś w tym stylu. A, no możesz, teoretycznie możesz. O kurwa. Bo ja jestem na maksa. I wtedy tam też pocisz się na maksa i możesz się rozchorować. O kurwa. Dobra, let's go. No już czekam w samochodzie. Nie będę biec póki co, bo... Nie. Czekaj, czy ja zażarłem coś w ogóle? Bo ja nie wiem, czy... Czekaj, ja muszę wrócić po jedzenie. Dawaj fast, nie będę biegał. Zapomniało mi się. Puszka sosu bolońskiego. Weź stąd wyjedź. O kurwa. Nie założyłem tego drzewka. Tyle kłód jest wokół, że... Do tego ale fajnie, że to pościnałeś, bo ten... Tutaj możemy wjechać jak normalnie. No. Płaszcz, no płaszcz to jeszcze mi nic nie zrobi takiego. A depresję będę miał, to wtedy gorzej. Wiesz, jaki jest problem? O, widzę. Tam jest przejazd nasz. Ale dałoby się ich ogarnąć. Zobacz, że oni nie są w takiej grupce zbytnio. Mhm. Chcesz ryzykować? Ja bym mógł. Nie, a ja nie. Tylko, że teraz nie, bo w takim miejscu to już bym nie chciał walczyć. Bo tyły mieliśmy czyste, a tutaj to... To wiesz, z każdej strony będą mieści. Będziemy musieli na pewno ogarnąć sobie... Własną bazę to raz. Dwa. Na pewno jakieś obozowisko takie ogrodzo. Ile tego tu się wzięło? Zrobiło. Ale ta przyczepa się chwieje. No nie tylko przyczepa się chwieje, samochód też. No, też. Ja na awka pójść, ale dobra, jakoś dałem radę. Dobra, czyli tak, tu robimy skręt. No mówię, to jest bardzo daleko, jeżeli chodzi o wyjazd z tej bazy. Trochę mnie to irytuje. Jednak chyba będziemy i tak zmieniać tą bazę, wiesz? No cóż. Tu jest za daleko w głębi. Zobacz, ile my musimy przejechać i to jakim tempem, żeby to jeszcze była normalna droga. Tutaj nie ma żadnej drogi. Zawsze jak włączam tę mapę, to mam takiego strasznego laga. Bo jest mapa dłużej do tego. No właśnie wiem, ale to... Kurde, fajnie to wygląda z tą dużą mapą. Tylko te niektóre takie pola strasznie puste. No patrz, ten samochód jedzie, przyspiesza i zamiast przyspieszać jeszcze bardziej, bo już ma troszeczkę lżej, to w jednej chwili zwalnia, chuj wie dlaczego. Irytuje mnie to w tej grze. Czy czemu sobie gogli nie założysz ochronnych? Mam maskę przeciwgazową? Aha, nie wiedziałem, dobra. Ona po śniegu trochę lepiej jedzie. Zobacz. Widzę. Ja tą mapę wezmę, to się potem ją wywali. Na cholerę ją nosić. Małe obciążenie, ale zawsze jakieś to jest. No wiesz, jakby nie patrzeć obciążenia, masz maksymalnie 12 kg, przynajmniej ja w tym wypadku mam. Plus plecak 28.
No tak, ale żeby ją wziąć z samochodu i wywalić, żeby było więcej samochodzi miejsca. A, bo ty mówisz o tej w schowku. Tak. To jest spinacz do papieru, możesz wywalić. Nie wiem, do czego jest potrzebny. Dobra. Gogli nie wywalam, bo jakby się ktoś wywalił i by chciał, no to... Nie planuję. Też nie planuję. Jeszcze nie teraz. I jeszcze. No wiesz, wątpię, żebym przeżył już do samego końca serii, no nie będę cię oszukiwał. No też, szczerze mówiąc. Szczególnie to, że za mną się ciągnie pech. Oj tak. Tu się zgodzę z tobą. Ciągnie się za tobą pech. Nie wiem, to może jakiś perk? Pechowiec? Może. Może też rzuca się w oczy, to. A ty masz rzuca się w oczy? No. Ty jesteś głupi. Ja nie wiem, co to za perki są dobre, a które nie. Rzuca się w oczy to jest to, że te zombiaki bardziej wyszukują. I zbierasz... Ja myślałem, że po prostu podczas walki, wiesz, multiplayer, to że bardziej na mnie będą iść. Tam miałeś opis perku przecież. No nie wiem, nie przeczytałem go. No właśnie. Ja już aż się boję, jakie ty perki masz. Ile tego tutaj te łataństwa jest? Oho, chyba umrzemy. O, dobra, może jednak nie. Ile tego tutaj się porobiło? Tu jest horda. Jeszcze jazda tutaj po tym terenie to jest tragedia. Ja pierdzielę, no zobacz ile ich jest. Ja się widzę, strasznie dużo. Jakby jeden tutaj miał jakąś maczetę w sobie, to byś wysiadł szczególnie, znaczy ten, nie szczególnie tylko, nie mogę znaleźć słowa, kurde. Specjalnie po to, żeby zabić tego zombiaka z maczetą? Pewnie tak. Pewnie tak, pewnie zaryzykowałbym swoje życie. Małą. Ja bym chciał znaleźć młot. Już grałem w tej grze młotem, ale jest taki mocny. No. No kurwa, wyjedź syrena. Może i wolny jest i w ogóle za to taki damage ma posrany. Nie, definitywnie musimy się przenieść, to jest za długa trasa. 12 minut już mniej więcej jedziemy. Paliwa też idzie od cholery. Jest fajna miejscówka, ale za daleko niestety. Więc przy okazji, jak już teraz będziemy sobie coś tu lutować i czyścić, to możemy znaleźć sobie jakąś miejscóweczkę. Można byłoby. Czemu ty nie możesz zredukować biegu? Aha. Jak na jedynce jedzie spoko, wrzuca na dwójkę, zaraz jest dupa, o, już zwalnia. Jezu, jest, w końcu. Ej, a może najpierw sobie zrzutujemy to po lewej stronie? No to wybór należy do ciebie. Jest coś lepszego na torso niż kurtka skórzana, no nie? No pewnie. No tak sobie patrzyłem, jaka to obrona jest. Na zadrapanie bardzo dużo, ale... Czemu gdzieś znów siadł? Za to na ugryzienia słaba. Podnie wojskowy. Jedną za.
ja tu mam ich trochę za dużo. Uważaj, bo one ze mną kółko robią. Zajebanie ich tu jest. To był chyba mój trup, nie wiem. Uważaj, 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 uważaj. Czekaj, muszę uciec chwilę. No jak wiesz, tak staram się delikatnie rolować i dopiero ich nawalać. Dobra, muszę inną broń wziąć, bo tym młotkiem nie będę ich nawalał. Zejdzie mi z pół godziny. Tylko trochę mi zajmie wyciąganie tej broni. Będę tak chodził obok nich, ale z dala. Nie daj się zabić. Nie dam się zabić. Dwóch tak powaliłem, że sobie muszą pełzać. Tak na ten... po ziemi. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra. Idź, zrób zakrętkę w moją stronę. Od razu szybciej padają. O, że się wypukał jak nie wiem. No, te widły to są posrane. Jest tak mocna broń. Kurtka wojskowa, o! Ja tylko dziurę mają. No właśnie, które nie mają dziur. Więc nie wiem, nie ubieram jednakich. Ale wezmę sobie to, może je potem szyję, jeżeli nie znajdę innych. No, większość zębiaków wybiłeś, powiem ci szczerze. Dzięki. Bardzo ładnie, żeś to odwalił. Kurde, tylko wszystkie mają dziury. Toczek jeździecki, Zegarek wskazuje. Tyle tymi widłami nawalałem. Idzie kolejny zębiak. Poradzić co? Dobra. Tylko wiesz, nie wiem czy reszta nie poszła, więc uważaj. Też toczek jeździecki? Bo tutaj był hełm wojskowy. To jest kolejna baza wojskowa, można powiedzieć. Papieroski. Kurtki, ale to nie chcę. Dobra, w końcu przestał wyjść. Nie, to była baza wojskowa, definitywnie. Kurtka wojskowa, 3 dziury, XD. Agregat. Zabieramy oczywiście, żeby oni nie złapali. Drugi agregat. Trochę ich tu jest. Leżeć. Mam dopiero się dostałem. I zombie są jakiś przydas randomowy. Ja poszedłem na prawą stronę wieczego. Dobra. Dwa agregaty. Zombiaki są zajęte na szczęście.
Uważaj, żeby do ciebie nie poszło jakieś. Właśnie jeden widzę, że sobie spaceruje tutaj. Dwa no, to się klepie. No kurde, czasem ta walka to jest tak zjebana pod tym względem. Nie może trafić, czy co? No, w sensie wiesz, chcę go dobić nogą, a on sobie po prostu wstaje i ma w dupie. A, to wiem, też tak czasami mam. Tak w bazie wojskowej, gdy nagle horda przyszła, to tak samo miałem. No, trochę was tu jest. Kurwa, dużo ich. No, tam to samo. Nie daj się zabić, pamiętaj. Dobrze, że mam długą broń. No właśnie, ja nie. A macze to jest spoko, ale jeżeli chodzi o takie właśnie bliskie starcie, to już nie za bardzo. Bo w tych skrzyniach wojskowych nic nie ma. Kabura podwójna, Ja właśnie mam podwójną od aktora chyba. Wbiłem całą hordę. No w sumie też. Kurwa, ale tu idą jeszcze jacyś. Nie no, widły to jest mój po prostu... Mój taki jakiś konik chyba. Moja ulubiona broń. Jesteś farmerem. Ja monturnat lubiłem włóczniami się bić jakimiś innymi takimi... Znaczy włóczniami, widłami właśnie. Dobra, tu jest ładna horda, a mi się zaczyna kończyć maczeta i jest problem. Obciążenie, niby od czego? Aha, włócznia, no tak. Znaczy widło, Jezu. Czemu ja mówię włócznia? Ej, no ale na czterech butelkach z wodą to... Ugryźcie? Prawie mnie ugryzł. A, dobra, już myślałem. Jebaniec. Przeszczędzić broń trochę, nie? I zacząłem pchać. Pomóc ci tam? Nie. Co muszę zapalić, bo moja postać się trochę zestresowała tymi typiarzami. O, jest głęboka sporo, depresja. Sporo tych zombiak. Miałem chyba środki na depresję, wiesz? No, by się przydało. Tak, mam to bytki antydepresyjne jedne. Lecak. Znalazłem jakiś ten wyprawowy. A wyprawowy jest chyba słabszy. Masz przedostatni. Ja mam wyprawowy, więc ten. Biorę zombiaki w drugą stronę, bo oczywiście coś musiało wyjebać. No kurwa, każdy ma kurtkę tą leśną, ten wojskową poniszczoną. Kurtki ja jeszcze nie znalazłem chyba, niezniszczonej. Też mam trzy dziury. To spodnie już znalazłem dwa razy. Nawet całe. Uważaj, bo one poszły na południe, więc... Kurtka wojskowa leśna, oczywiście co dziury, a przynajmniej jedna dziura. Spodnie wojskowe, o też bez dziury, to zabieram. Mam toczek jeździecki, który działa jak hełm. O 100% przeciwko ugryzieniom. Okej, ja się tu klepię. Zaszedę? Tio. Wiesz, przydałbyś się tu, bo jednak dłużej tu. Ja nawet nie wiem, gdzie jesteś. Przed wejściem. A, no bo one polazły z tą stronę, wszystkie. No wiesz, bo ja sobie ich tu lutuję jeszcze. Dasz radę, czy na pewno musisz się wracać? Nie, no dobra, możesz w sumie się nie wracać. Lutuj sobie.
Teraz muszę lekko oddać od nich. Już tylko ich mogę popychać. Są tak blisko. Pudełko nabojów, celownik optyczny, magazynek do M14. M14? Mhm, a celownik optyczny razy 2. Jezu, znów całą hordę wybiję, ile ich tu jest? Dobrze, dobrze, wybijaj. Strasznie dużo już zabiłem tu. To te namioty wojskowe, w tych namiotach wojskowych naprawdę jest fajny rucik. Kurtka wojskowa następna, tylko że dwie dziury tym razem. A jak się szywa te dziury? Nie wiem, nie powiem ci. Bo nie wiem. Albo. Kolejne spodnie wojskowe leśne, bez dziury. Te spodnie te leśne ubrałem właściwie, bo ładne są, a... Kurwa, naprawdę, czy mi... Jest mi się znudziły. Co? Budzik. Ją włączył w zegarku. Przestań uciekać. A, jeden kutapix mnie zauważył. Dobra, oby mi teraz nikt nie został, nie wyskoczył. Uważaj, bo znów idą na południe do ciebie. No nie ma. A nie? A może na północ? Ten ma kurtkę chyba, więc go zabiję młotkiem. Proszę, było bez dziur wcześniej. Hełm lotniczy! O! Kombinezon lotniczy. To dwa hełmy lotnicze. Miał koszulę, a nie ten. Wow! Nawet nie widziałem, że takie przedmioty w tej grze są. A on jest mocny, nie? 100 na 100. O. Fresek wojskowy, lekko mocniejszy od mojego, więc sobie go wezmę. Jak on ciekawie wygląda. Abym sobie wziął, bo w sumie w tym hełmie co ja jestem, to tak dziwnie trochę wygląda. Jaki masz hełm? SM2. Budowniczy taki. No to ja mam do ciebie albo toczek, albo hełm lotniczy. Nie wiem, jak toczek wygląda. Taki czarny, to jak zwykły hełm, tylko że cały czarny. A, no to w sumie czemu nie? Proszę, brak zombie tutaj jest, no nie? Ja teraz sobie muszę zlutować zombiaka. Trochę ich tu jest, powiem ci szczerze. No ja tu wybiłem dużo, więc... No ja wiem, że ty wybiłeś najwięcej w sumie tutaj. Więc tak zobaczę moje kile. 163. Jeszcze niedawno miałem 70 coś. Se tutaj chodzą w sumie wokół. Uż, ja to nie mogę zbytnio szaleć, bo... Duże przeciążenie mam już. Nie mogę szaleć, bo ja nie mam innej broni, ja już mam praktycznie maczetę na wykończeniu. Dlatego nie chcę też zbytnio się tutaj rozbijać. Ja bym chciał te widły jeszcze naprawić jakoś. Jedne mi się popsuły, mam jeszcze drugie to na szczęście. No ja tutaj jesteś w zajebistej sytuacji, masz tłuc. Głonny się staje. Staje, no robię właściwie. Kurwa, horda, no nie, a ja nie mam broni. 2, 4, 6, 8 nie zabije. 8? Czy zabić zabije, tylko... Chodzi o to, że... Co, mam broń masz? Już nie mam w ogóle jej prawie. Dobra, wyrzucam teraz impreza. Dawaj mi wojskowy szybko. Słyszałem konia. Słyszałeś? Konia. Co? No. O kurwa, właśnie mi się skończył. Skończyła maczetę. Nie mam żadnej innej broni.
Ja może sobie nie wziąłem jakiegoś zapasu. Dobra, musisz mi pomóc, bo nie mam jakich tuc. Dobra, już. Idę do ciebie szybko. Ja też nie wiem, gdzie ty jesteś dokładnie. Północny wschód, można powiedzieć. Kurde, to są po drodze te zombie. Ale ja jestem tak jakby na uboczu. Aha, dobra. U góry. O, chyba cię nawet widzę. Wyganiasz z kimś? Cię nie. Chyba mnie. No dobra, widzę. Chodź. Wory tył. Jednego to bez problemu sobie ogarnę, nie? No ten zombie wyglądał podobnie do mnie. Nawet nie wiem, czy to nie jest mój truposz właściwie. Tu już to wiele razy zlepię. Uważaj. Kurwa no. Ugryźć cię chyba. Nie. Muszę sobie tą myszkę kupić. Nie popierdolę. Uważaj. Bok. Idzie od dołu ich sporo. Dobra, zabij kaszuku. Ja bym się tu najlepiej tłucze. Nie mam broni, kurde. Ej, tu maczeta jest w tym zombiaku chyba. Zajebiście, tylko cały czas mnie gonią. Tu koleś ma wojskowy plecak i chyba nawet czapkę wojskową. Mam, kurwa. Skąd ich się to tyle wzięło? Wybiłeś się? Ja. O ty, kurwa, jesteś Rambo, naprawdę. Kurwa, światło zostawiłem, włączyłem sobie. Uważaj, cała grupa do ciebie idzie. Tylko mi umrzy, ja cię kopnę. Uciekaj. Poczekaj, odgonię ich trochę. Zebrałem część. Jak ktoś tu dowie do samochodu. W ogóle ta babka to jednak nie miała tego. Teraz pierdam szybko. Ta babka jednak nie miała tego maczety, tylko noża. Miała nóż do masła. Czy tam jakiś. Jesteś pewny, że doszedłem? Dobra, dawaj, zabij go. Dałbym radę jednak chyba, ale w sensie broń już mi się kończy, więc nie wiem. A nie ugryzły cię? Nie. Mocno poszarpało, ale nie ugryzło, ale było 3 razy bardzo blisko. Dobra, teraz ja mam problem, bo jestem głupi jak wódz. Widzę. Ale dziwne, że to się nie odczepia w taki sposób. Znaczy, zwykły też ci by się nie odczepił. Kurde, no ale tam było od cholery rzeczy wojskowych i tak mi szkoda trochę. Tylko nie mam broni żadnej. Musimy się wrócić jeszcze na chatę chyba. Na chatę to się nie chce wracać. Wolę co innego zlutować, żeby wiesz. No dobra. Mi to się powoli kończy to. Te widły. Chcesz spodnie albo hełm lotniczy? Tak. Hełm czy toczek? Toczek. Dobra, już biorę. I wrzuciłem ci też spodnie. Ja nie wiem gdzie. A nie, czekaj, nie wrzuciłem ich. Teraz wrzuciłem.
A te spodnie, to ja je mam. Dobra, to tak, teraz definitywnie muszę znaleźć jakąś broń. Ale no ja muszę znaleźć ten, taśmę czy coś w tym stylu. Gdzie my jesteśmy? Tutaj coś ja jest... mogę połączyć dwie taśmy? Ja się nie umiem dzisiaj ten... Ja się nie umiem dzisiaj wysłowić. Nie dwie taśmy, tylko dwie widły. Nie. Szkoda. Ty na plasterek samoprzylepny zlepie. Kurwa. Na pewno coś podziała. Tam byśmy mogli zajechać, ale tam jest ich od cholery. Ale trochę HP i tak straciłem, ale to nie przez ugryzienie ani nic takiego, tylko przez obciążenie. Dlatego są muszę kupować rzeczy właściwie. Nie damy rady chyba, co? Czekaj, przerzucam. Jest stacja paliw kolejna. Fajnie byłoby ogarnąć paliwo. O kurwa. Akurat moja postać w dobrym momencie krzyknęła run. No ja nie mam broń. Masz może jakąś broń, byle jaką? Młotek mogę ci dać. Daj mi ten młotek, zawsze lepsze to niż nic. Dobra, do tego ci daję. Do Sławka. Na maksa wytrzymałeś, więc nie wiem. Zawsze lepsze to niż nic faktycznie. O kurwa, ale to macie to ma obrażenie zarąbiste. Tam jest jakaś furgonetka przy okazji. Dobra, tu parkuję. Dobra. Jaki uważaj? Śmiel? Jestem głodny już. Też. O. To nie jest mój typ broni definitywnie. Ja lubię tylko te długie. O, no i mi się popsuło widły. Już drugie. Kurna. No i potrzebuję taśmy. Albo jakiejś innej broni. Tutaj! Ty zniknął mi. Tak? Też go nie widzę. Stacja paliw, ale idzie kolejna horda. O, faktycznie. Dobra, damy sobie radę chyba. Nie masz długich wideł? Nie, już nie mam. Że nie mogę zbytnio... Jak oni tak są w grupie, to nie mam nawet jak walić. Więc... wytłukuj je pojedynczo. Teraz się bardziej stresuję, bo nie mam tej broni wideł. No już myślałem, że mi cholera jedną ugryzie. Ja nie umiem odmieniać wideł. Widły wideł. No. Zbieram wszystkie zegarki.
A po co? Żeby sobie wbić potem elektronikę na plus. Aha. Jeszcze jeden idzie, ale chyba nas zostawi w spokoju. Na szczęście. W środku są jakieś potałachy. Serio coś zjadł. Moja postać ma duży głód, depresję i niepokój, ale to sobie zapalę. Na depresję zaraz ci dam ci coś. Ja idę dookoła w razie czego... tego przybytku. Staraj się nie rozwalać szyb. Dobra. To ja tu już byłem kiedyś. I nawet tu padłem. Kurwa, jaka to broń jest do dupy. Nic w ogóle damage'a nie zadaje prawie. Tak samo jak ten młotek jeszcze nie wali, że tak powiem, AOE, tylko tak wiesz, pojedynczo. No, przynajmniej wytrzymałeś. Ty się młotek? No ten co ja mam. Ja mam młotek jakiś taki, nie wiem, Dłukowy, dziwny taki. No. Wybijam te zombie jeszcze co są. No właśnie tak z boku staram się też. Och, dobra. Leż. Kurwa, kolejne. No, ale wchodzę tam do ciebie, ty nie chcesz. Znaczy ja jestem obok. A. Ja poszedłem tak jakby do góry i chciałem przejść budynek, ale tu jeszcze będzie zombie jest. Ale tu i tak są. Ja tam próbuję tutaj robić taką formę ucieczki, jakby to powiedzieć. Tak jakbyśmy mieli uciekać na szybko. Te zombie się wywalają szybko od tego młotka. Zdałem raz, dwa razy w papie i wywalają się, to cię zabiją. Tak nie ma niestety. Ja się muszę namęczyć trochę. Kurde, ten głód. Właśnie też jestem głodny i się zaczynam stresować, że zaraz nic nie znajdę. A to się umiera od głodu? Znaczy nie chodzi o to, że się umiera, tylko bardziej chodzi o to, że nie będziesz miał siły walczyć. W sumie fajnie, że to jest jeden z tych właśnie, jedna z tych gier o zombie, gdzie się nie umiera od głodu. Dobra, wlazłem jakoś do tego budynku. Brokuł świeży, zjedz całość. Zjedz całość, keczupu nie będziemy jeść. Możesz spróbować wbić. Jestem. A. Masz rzodkiewkę salami, jakbyś chciał zjeść. Pynkę, ser, pasterkę, cebulę, łososia. Pikle. Jezu, w końcu żarcie. Pizza świeża, surowa. O. A to do pieca na chwilę i ten będzie. No, właśnie teraz. Zjemy mrożonkę, nice. Ja właśnie włączam. Jezu, ale głona ta postać miała, bo jem ciągle, jem i nawet nie spada ten głód. I ta świeża surowa zobaczymy. Ty w ogóle mleko znalazłem. Ty, zaraz będzie gotowa. Mleko biorę. Pomidorowy wybielacz,
Peperoni świeże. Salami. Zerzałe smarowe, jakieś mielone mięso. Ty, ile ta pizza daje głodu? To 4? Co? Dużo. No. Lody. Na patyku. Zleżałe surowe. Ej, te zleżałe rzeczy można brać? Można zjeść od razu, bo brać to mnie wiesz. Znaczy, no, mięso to jest i to nieprzygotowane, więc... Margaryna to nie. Powiem tak, bez szału tutaj, niestety z tym lutem. Dobra, daj to antydepresyjne, żeby ten... A, już ci dam. Czekaj. Czekaj, bo tu jest zombiak. Jak się wywaliło? U mnie to takiego slajda wolno jakieś. Tu już nic nie ma. Już ci daję. Lody. Dwie tabletki na podłodze leżą. Bierzesz co jedno, czy... Ty nie, ja na razie nie jestem przygnębiony, więc luz. Dobra. Znów coś leci chyba. I fajne byłoby to, jakby się dało tutaj, wiesz, nosić jakiś jeden plecak na jednym ramieniu i drugi na drugim. No w teorii możesz wziąć na przykład plecak do ręki. No, w sumie to. Ale to, to też obciążenie chyba bierze takie duże. Bierzesz to? Czekaj, to nie jest niuk. Samolot leci? Coś nie wiem. Jak się wyjdzie, to głośniej słychać. Ja jestem w tym budynku obok, w razie czego to jest jakiś sklep. Czekoladki, cukierki, masło orzechowe, napoje w puszce. Musimy tu samochodem podjechać. Pinki, salami. Znów lody. Sześćdziesiąt dziewięć papierosów mam. Nice. Nie, no nie będę się czyścił teraz. I tak się ubrudzę, a tak to będę jeszcze mokry. Ty, to jest mechanik samochodowy. O. Te lody to biorę tak na przygnębienie jakieś czy coś. Szczególnie, że dużo miejsca mam tu ciągle. No to, to ty? Nie, kurwa, to zombiak, ja pierdolę. Jak przeskoczył przez barykadę, to nie miał ani krwi, ani nic na sobie, wyglądał jak ty. Ale... A ja właśnie mam krew na sobie. No ale w sensie, że nie był w ogóle, już podobny do zombie. Kolejny generator. Bier ten generator. Klucz do rur. Ile narzędzi tu jest? Uuu, panie. Kierp, śrubokręty. O, śrubokręty się zaraz przydadzą. Młotek, młotek, linaka, zbudowane deski, złom, butla z gazem. O, kanister z benzyną i na benzynę. Lubię to. Piła ogrodowa, grabie do liści, lina, piła zwykła, klucze nastawne, siekiera strażacka, którą sobie wezmę oczywiście obrącz. Łom, młotek kamieniarski. Klucze nastawne, kilof, grabie. Kilof, o to chyba mocno będzie, no nie? No. Ja tak chyba kiedyś miałem kilof. Ja właśnie sobie używam oburącz. Może sobie zjem kurna, wybierasz mi piję. Czekaj, bo walczę z zębykami.
Ja niestety się kierą, bo nie znam kierowca. W tamtym sezonie aktor z kilofem latał. Ten kilof jest mocny. Definitywnie musimy tu samochodem podjechać. Żeby więcej zabrać, nie? Mhm. Wszystkie te narzędzia chcesz wziąć do bazy. Kurde, w sumie nie wiem, czy warto było brać te lody, bo one szybko się tam... Ale to wziąłeś? Lody. No szybko się rozmrażają. Tych kilof na hita ściąga. Kurde. A ile tych kilof tam masz? Jeden tylko niestety. Jakie to tupe? Ile to damage ma tak na pasku? Teraz czekaj, bo mi teraz horda goni, już nie jest tak wesoło. O kurde, kurde. Arbus. Biorę arbuzy, ale nie, bo on ma obciążenie duże. Nie no, panie, kilof jest przechuj. Halo, halo, kto dołączył? A, mam tryb streamowania. Zapomniałem. Turcjan. Obrażeń ma prawie, no tak, 3/4, że tak powiem. Witam, witam. Miałeś strasznie cicho cię piątej, słyszę. Właśnie też to słabo słychać. Słabo cię słychać. Czy żyjesz tam? Taką broń tam na luzie, kurwa. To masz? Rękawice. To jest zajebiście, bo mam w tych rękawicach. Ty zbugował się na schody w las. Samego dołu. Wezmę sobie sierp, bo on będzie lepszy niż ta broń, co teraz użyłem jej. Ty, tutaj są prześcieradła. Zbieram to, bo to się przyda. Ogólnie ta miejscówka też jest dobra na znalezienie maczety i katany. Kanister z benzyną. Kanister na benzynę. Brać się kanistry, no nie? Tak, tak, tak. Dobra, biorę. Tylko nie wiem, czy zmieszczę. Kurwa, który zapierdala budzik? Kanister na benzynę zmieszczę, kanister z benzyną nie wiem. Teraz, słuchaj, dobrze? O, lepiej trochę, ale nadal cicho. Dobra, to jest wpierdolę po prostu. Lepiej? Lepiej, trochę. Ale tak troszkę dosłownie. Lody zjem, one i tak się rozwalą szybko, to tak żeby się nie zmarnowało trochę. To jeszcze raz. O, teraz zajebiście. Genialnie. Jak to jest, jak się ma 70 programów na raz? Czego, 70? 70 programów na raz. Do mikrofonu. Dosyć aż tyle, chłopie. A, bo się zacząłem bawić tym... voice modem. I też mi teraz Discord inny mikrofon wykrywa, no bo musi być przez tego voice moda. Ej, takie pierdoły. Kapuję. Może sobie założę i tak tą ten leś tą wojskową kurtkę. Ona ma jedną dziurę, a tą co widzę, to co moja ma, to ma dwie, więc... No to... Nawet nie zauważyłem kiedy. Nie, trzy teraz już w ogóle. Co jest? No szybko łapią te dziury, niestety te ubrania. Trzeba się w tailoring pobawić. O kurwa, ale teraz moro.
No. W ogóle wyglądamy jak z wojska. No. Ja takie w ogóle rękawice dojebane znalazłem. Właśnie mi rękawice się przydały teraz. A nie wiem, tak zauważyłem, koleś ma rękawice, a to się wezmę. Dery zamknięte. Masz łom może? Niestety nie. Będzie pozamykane wszystko. W ogóle przydałoby się samochodem podjechać. Mam stąd pójść? Ja myślałem, że ty tam pójdziesz. Coś kojarzy, co wczoraj aktor robił? Wiesz co, on potem to już tak nie za bardzo chyba cokolwiek robił, chyba czytał tylko i wyłącznie. No bo nie, bo widzę na przykład, że kładem dachował. Serio? I jeszcze, no. I dziwne rzeczy się tu stały. Dobry kolega aktor. Nie, tak cicho był. Właśnie dlatego był tak cicho, dokładnie. Nie chciał się przyznawać do błędu. O kurwa. Ale ten kład jest do góry nogami. Bierzemy tę nagrodę. Masa zombiaków przed domem. Tak się bawi aktor. Jeszcze wypił całą zupę, a garnek zostawił pusty. To świnie. Nawet nie umył. No to świnie. Fajnie. To jakiś penthouse. Zapismo ręcznik. Na chuj mi ręcznik. Książka. Jaka lipa. Zero dropu. Mogę telewizor rozmontować, zajebiście. Nie wiem, gdzie ty jesteś tam. Na górze, na samej górze. Zaraz sobie podjadę tym samochodem. Ten agregat trzeba wziąć, nie wiem, czy coś jeszcze. Co trzeba wziąć? Agregat, bo tam jest. No my tam mamy już chyba z 5 tych agregatów. Aha. A to nie wiem, że po co nam ty dasz? Żeby oni nie mieli. A już mamy, jeden starczy chyba. To zależy. Jak dobra, potem idę. Nie będzie prądu, to na przykład warto mieć jeden na stacji. Tylko ja potrzebuję broni. Na stacji potrzebny jest prąd? Tak, inaczej paliwa nie ogarniesz. O. To się wyciągnie wcześniej. Dobrze, że mówisz. Wiesz, no to nie ma też sobie robić co na złość, nie? No, spoko. Jak my czegoś nie wiemy, to was pytamy. Jak wy czegoś nie wiecie, to nas pytajcie. Jakieś bronie masz? W sumie, no. A to będziesz musiał mi chyba coś dać, bo... Ty gdzie ten samochód? A dobra, nie, on jest na tym. Na samym tam początku. Ja się wystraszam, bo ja zapomniałem, że my przecież zaparkowaliśmy tutaj jakby tak bardziej na trawniku, nie, niż ten. No tak. Myślałem, że tutaj na parkingu on był. Ja się tak wystraszam przez chwilę, no po prostu zawał. Już kurwa. Aktor był, zabrał. A bo ja nie mam przecież kluczyków. Ja zapomniałem, że to trzeba kluczyki. O Boże. Dobra, wracam się. Kurwa, mogłem coś w sumie schować do tego samochodu. Się wrócę jeszcze raz. Kurde, mam tutaj zombiaka, który próbuje otworzyć drzwi, ale te drzwi są kurde, niestety. Ale... zamknięte. I teraz pytanie, czy jak go przypadkiem nie będę chciał uwolnić, to czy od razu mnie ugryzie chujek?